Siemka! Ja jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Commandos 3 Kierunek Berlin. Dzisiaj to będzie już piąta misja w centralnej Europie. Żeby zbędnie nie przedłużać, ruszajmy. Nice place. Okay, Thomas, enough sightseeing, back to work. Oh yes, work. Winning the war single-handed, don't you mean? Yes, well, humor aside, the resistance have informed us that the convoy containing the works of art is to pass through here shortly. We have to clear the area and prepare an ambush. To tak jak właśnie słyszeliście, Saper i Sniper dobrze orientują się w tym, co się stało z szpiegiem, złodziejem i zielonym beretem. I oni wiedzą, że ci mają przybyć do tego miasta. Trzeba oczywiście wcześniej zdobyć nad tym miastem kontrolę. Ta misja jest o tyle fajna, muszę wam powiedzieć, że trzeba w niej zabić wszystkich, albo związać wszystkich. Trzeba po prostu, każdy musi być przeciwnik obezwładniony i nie może być zdolny do walki. Dodatkowo nie możemy wywołać alarmu z tego powodu, że wtedy, o, widzicie tam taki wóz w górnym prawym rogu. Są takie trzy wozy i one wtedy odjadą i poinformują niemieckie jednostki o sytuacji w mieście. Co byłoby oczywiście dla nas fatalne w skutkach. Dlatego też musimy tutaj właśnie wszystkich powybijać. Co najlepsze, nie chodzi tutaj o wszystkich, tylko w sensie tych, którzy znajdują się na zewnątrz. Jest też strasznie dużo przeciwników, którzy znajdują się w budynkach. Też trzeba ich zdjąć. Oprócz naszego snajpera, spotkamy tutaj również innych snajperów niemieckich, którzy no, będą chcieli nam przeszkodzić. No ale myślę, że damy sobie z nimi radę. Jak widzicie, ja sobie zbieram tą broń, no bo niby chociaż ona powoduje hałas, to jednak, jeżeli będziemy strzelać w budynkach, to tam nikt nie dowie się o tym, że strzelałem. Po prostu będzie zagłuszony dźwięk. Dlatego naprawdę warto. Tak, co ja tu... Aha, ja tutaj zamierzałem sobie ustrzelić tych. Specjalnie w ten sposób strzelałem, żeby ten przyszedł, a zaraz potem ten. Tu jest jeszcze był problem, bo do góry jest snajper, ja go nie zauważyłem na samym początku. Zobaczycie, o! Ho, nieźle, co? Tam był snajper. Całkiem o nim zapomniałem. Ale spokojnie, spokojnie zdejmiemy go. Tylko chyba zanim go zdejmiemy, to ja przypadkiem wywołam alarm. Takie moje biedne życie. Tak, to ja się czasem głupie zachowuję. Chyba tak, to był ten moment. O, tak, właśnie, ci goście nas zauważyli. Nie tylko, że alarm wywołali, to jeszcze, no, rozstrzelali nas. Właśnie. Zaraz udamy się po broń tego snajpera, dokładnie nie po broń, tylko po amunicję, bo jednak amunicja mi się kończy powoli. Ale wcześniej trzeba lepiej te zwłoki pozbierać, no bo gdyby tam jednak ktoś przechodził, no to wiecie, no mógłby zobaczyć, wywołać alarm widząc takich trupów. No, teraz wchodzimy do budynku. Ja w tych budynkach strasznie dużo życia traciłem, bo zamiast wejść, spatrzeć, czy kogoś tam nie ma, czy wchodzę w odpowiednim momencie, chyba szybko na żywioł. Ale jak widzicie, tutaj, o, tu był jeszcze jeden żołnierz. Tutaj naprawdę na każdym piętrze głupio traciłem życie, nawet na tym ostatnim, w którym nie musiałem. Chcąc zaoszczędzić amunicję niepotrzebnie, straciłem trochę życia. O, bo był odwrócony, chciałem go zaatakować, a on akurat, no patrzcie. To jest dopiero pech. Ale cóż. Razy wam mimo wszystko nie wychodzić jeszcze z tego budynku jako tako na zewnątrz, ponieważ tu są jeszcze te drzwi, gdzie jest ten snajper zabity. I zobaczycie, jaką ja tu zrobię rzeźnię za chwilę tym snajperem. Ilu tu zostanie przeciwników wyeliminowanych. Czy po prostu eksterminacja. Tak sobie to powiedzmy, tak to nazwijmy. Ho, bo to jest świetne miejsce na widok tego głównego placu. Zaraz zobaczycie, o, tu wyszukuję. Tu jest niby do zabicia, ale wolę tutaj. Tego wolałem zabić, żeby tu więcej osób się zgromadziło. Żeby właśnie w tym miejscu wszyscy sobie podchodzili. Ha. Już czterech, pięciu. Teraz szósty padł, szósty. Już siódmy. Ósmy. Ósmy pada, dziewiąty. No naprawdę. I oni wszyscy w jednym miejscu. Specjalnie sobie teraz chciałem wziąć, o, teraz dopiero amunicję, mam już więcej. Bo tu oczywiście jeszcze są przeciwnicy do wyeliminowania. O, choćby ten żołnierz, zobaczcie, nawet tak daleko oddalony, na takiej pozycji jesteśmy w stanie go zdjąć. Prosto w serce, bo tam celuje. I piękny shot. O, ten nie wie już gdzie biec, tyle trupów, uznam, że do tego podleci. Sierżant również ginie. I właśnie zastanawiam się, czy tutaj ten żołnierz tam jest, o, tu najeżdżam na niego. Czy on podejdzie, czy on będzie miał dobry widok. Myślałem tak, może, a może nie, ale jednak, dobrze, że czekałem. Bo gdybyśmy go zostawili, wywołałby alarm.
No i byłby problem, bo koniec misji. No właśnie. To już jest... O, tu jeszcze ten. Mogłem go z pięści wyeliminować. No wiem, zmarnowałem snajperkę. No bo on i tak się nie patrzył. No ale... nie szkoda tej snajperki. Taka jest prawda. Myślałem, że mogę ją się pozbyć, no bo po co mi tyle. Znaczy, zobaczycie, znaczy może nie, nie mam mi tyle. Dodatkowo, że ja tu zbiorę dość dużo amunicji od snajperów innych, to jeszcze w skrzynkach znajduje się amunicja. Więc naprawdę dużo jej jest. Tu jest zaraz kolejny snajper. O, tam na górze. O, tu się dałem przypadkiem przez tych z maszynówkami w wozie zauważyć. O, i shot kolejny, to już jest drugi snajper martwy. Jesteśmy już... Znaczy nie jesteśmy już pod koniec misji, tak? Nie powiem wam, bo jak widzicie zresztą na czas, troszkę ta misja jeszcze potrwa. O, to jest dobra skrzynka. Zobaczcie, oprócz tego, że snajperka, to jeszcze granaty, których i tak nie wykorzystam, notabene, ale jednak może się przydałyby normalnie. Bo wiecie, ja mógłbym wyeliminować tylko te wozy i wtedy mógłby być alarm. O, teraz zawaliłem. Mógłby być alarm normalnie w tym momencie, gdybym zniszczył wozy. I wtedy mógłbym na głośno eliminować wrogów. Ale ja uznałem, że po co się będę z nimi bawić, oni będą biegać mi po całym placu, mnie denerwować. Po prostu najlepszym wyjściem, uznałem, będzie wyeliminowanie ich wszystkich po cichu. O, tutaj jak głupi szukałem troszkę tej dobrej pozycji snajperskiej, żeby go zdjąć. W ogóle to będzie trochę takie dziwne. Myślę, że błąd gry, bo dwaj goście są tam naprzeciw siebie ustawieni. A po zabiciu jednego, drugi nie zauważy trupa kolegi. Zobaczcie, niby gadają ze sobą, ten jeden coś tam gestykuluje. O, tu pokazuje, o, a ten nic nie robi. Dziwne, bynajmniej dziwne, o, oficer martwy. Tu jeszcze tych dwóch leci. Oczywiście wyeliminujemy również ich. A, tu już nikt nie powinien podlecieć. No, tu na razie ta sytuacja jest opanowana. Teraz będę za jeszcze chwilkę wchodził do tych wszystkich domków, w których jeszcze nie byłem, żeby tylko wyeliminować pozostałych przeciwników, którzy no niestety mogą zagrozić nam w misji. No, trzeba było użyć w końcu sapera, uznałem. Nie no, co to jest? Cały czas chodzę snajperem, którego zresztą bardzo lubię. Trzeba użyć czasem również sapera. Tu z pięści, widzicie, tam jest jeden taki, co się przegląda gdzieś tam. Nie wiem, co on robi. Ale obaj związani, bezproblemowo załatwieni. No. Tutaj saper już sobie poradził. O, ja teraz szukałem, czy da się jeszcze tego wyeliminować ze snajperki. Ale tu już wolałem się nie bawić w to. No, tutaj myślałem najpierw. myślałem, jak go podejść. Strasznie dużo czasu straciłem, a to dało się znacznie szybciej zrobić. Tą sytuację, wiecie, ogarnąć w tym miejscu. Ale uznałem, że będzie trochę lepszy motyw. Czemu by nie użyć gazu trującego? Gaz trujący, spoko sprawa. Użyjmy. Szczególnie, że mamy maskę gazową, więc nie musimy czekać, aż ustanie jego działanie. Oczywiście, żeby snajper czasem się nie otruł. Również postanowiłem go troszkę odsunąć. No. Zobacz, maska założona, teraz co prawda biegać nie mogę i rzucamy. No problem. O, już śpi, już chłopczyk śpi. O, tam mnie widział znów. Kurczę, oni dużo widzą strasznie. To bardzo dobrze wyraźnie. Ci goście na tych motorach, bo są motory chyba. Te stare takie, niemieckie. Z miejscem dla drugiego pasażera z boku. No i dobrze. Teraz wchodzimy do kolejnego budynku. Oprócz tego będzie jeszcze jeden taki budynek. O, jest tam. Jesteś tam. Tutaj nie wiem, czy ja tu życie traciłem? Czy ja może później życie traciłem? O, Achtung! Już się bałem, ja trochę miałem strach, bo skoro zrobił takie Achtung, to może kurczę, alarm rzeczywiście wywołany. Ale nie, alarmu nie było. No i dobrze, w budynkach alarmu nie ma. Epic win. Okej, tu jest jeszcze dwóch żołnierzy. Oni są fajnie ustawieni, bo tego strzelę, ten za nim podleci, to będzie też martwy. Tam jeszcze jest drugie piętro, a tu wyjście jest jeszcze na balkon, z którego możemy wziąć broń snajperską. Tego snajpera, którego wcześniej wyeliminowałem. O, tu jesteśmy. Widzicie, tam do góry nade mną jest jeszcze jeden snajper, ale z tego miejsca nie mogę go załatwić. Później go załatwimy. Dobrze, tu niestety trochę wkurzające jest, bo te kurcze budynki są strasznie duże. Jak człowiek by chciał szybko przejść tą misję, to by naprawdę musiał się chwilkę pobawić. Ja widziałem bardzo szybkie przejście tej misji, bo oglądam
takiego gracza, nie wiem skąd on jest, chyba z Chin albo z Korei. Naprawdę, on te misje w Komandosie 3 niektóre przechodzi chyba tą drugą z pociągiem. W centralnej Europie przeszedł chyba w 30-40 sekund. Nie no, może przesadzam, ale no naprawdę szybko, było bardzo szybko. No, tu jest to. W sumie to właśnie ja się wzoruję w sumie na tych misjach, sposobie ich przechodzenia. Aczkolwiek w tej misji ją tyle razy grałem, że ogarnąłem ją do perfekcji, taka jest moje zdanie. Co prawda, no do perfekcji może przesadzam sobie za bardzo, schlebiam. Może to nie jest perfekcja. Nie jest perfekcja z tego powodu, że ginąłem. Tak, przez głupie błędy ginąłem raz czy dwa, czy tam alarm wywołałem, co wyszło na to samo. Tak, tam miałem już iść i jeszcze uznałem, że wejdę do tego jednego budynku. Zwykle do niego nie wchodziłem, a potem właśnie miałem problem, jak mi ludzie wylatywali z niego. Yo, alarm, alarm! Alarm, das ist Sniper! Sniper is here! Tego takie coś. No więc uznałem, że co? Trzeba ich wyeliminować. Nie mogą żyć. O, tu schodki wyżej. Ja sobie oczywiście... Moglibyście powiedzieć, czemu ty tyle zapisujesz? Nie giniesz przecież. Ale jednak zawsze chcę mieć taką pewność, że nawet jak zginę, to się nic nie stanie i nie będę musiał przy was przechodzić jeszcze raz tego samego momentu, co myślę, że jest trochę dobre z mojej strony. Myślę, że tutaj błędu jako takiego nie popełniam. No w sumie to nie powinno wam aż tak przeszkadzać te zapisy. No, no co to taka chwila przerwy jak teraz. No nic nie zmienia. O, tu już wyeliminowany. Myślałem, czy tutaj jeszcze jest jakieś pomieszczenie, czy jakaś skrzyneczka, czy cokolwiek. No ale nie było. Jeszcze was muszę przeprosić, jest jeszcze jeden budynek, do którego wejdziemy, ale saperem. To jest taka wieża. O tak, to jest wieża. Wieża, na której będą ładunki wybuchowe, a ładunki wybuchowe wiecie, że na pewno przydadzą się do rozwalenia tych właśnie motorów. Żeby czasem nie wywołały alarmu. Dobrze, snajper. Tu już chyba zacząłem się ruszać, tak, saperem. O, trzeba zdjąć maskę, żeby mógł biegać. W ogóle, czemu ja cały czas nie zdjąłem mu maski? Zdejmij maskę! Saper, zdejmij maskę! No, zdjął maskę. Dobra. Jak... Oj, miałem małego laga. Myślę, że wszystko ok, jest już. No, i teraz wchodzimy tutaj do tego budynku. Oj, tu straciłem życia. Ojejku, tu straciłem. O, ale za to zobaczcie, tu są kolejne dla snajperki. Ja potem dam chyba i tak snajperowi, bo zobaczycie jeszcze lepszą egzekucję, w której 10 naraz. Patrzyli się, nie wiedzieli co się dzieje, jakby to ich zabijał. Nie no, to było mocne, to było zaiście mocne. Aczkolwiek jakieś brutalne. Jakby mnie... Bo ja wiem, że oglądają mnie osoby młodsze. Jeżeli oglądają mnie osoby młodsze, jeżeli będzie jakiś rodzic przy was, będzie mówił, oj, co ty oglądasz za gry, tu się zabijają, tu jakiś człowiek gada, komentuje, oj, ja idę zabijać Niemców. No to się nie słuchajcie, tak, powiedzcie, że to tylko gra... Rodzice zawsze przesadzają z tym. Ileż to się nasłuchamy w programach telewizyjnych. O, jakie te gry złe są. Oj, złe. Choć w sumie wam powiem, że te niektóre gry to więcej o wojnie uczą niż szkoła, bo w niektórych szkołach to wiem, że fatalni nauczyciele są. Chociaż ja na przykład w liceum miałem świetną nauczycielkę. To mogę przyznać. Naprawdę super uczyła. Aczkolwiek tak był materiał okrojony jest już przez... to całe, wiecie, Ministerstwo Edukacji. Także nie dotarliśmy do mojego najlepszego momentu, czyli II wojny światowej. Pierwsza była omówiona, ale no druga niestety nie. No co, byłem strasznie wkurzony z tego powodu. Naprawdę chciałem omówić, szczególnie, że wiedziałem, że się czuję z tego bardzo dobrze. Miałem nadzieję na jakąś dobrą ocenę. A tu nic, niestety mój misterny plan legł w gruzach. Life is brutal. I zobaczcie. Tego nie wyeliminuje, on mnie nie widzi, tak? A tutaj 8 żołnierzy... Wow, i patrzę, oni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Ja ich zabijam. Takie ciche strzały, nie wiedzą, co jest. Co mają robić. I wow, 6., 7. teraz będzie... Aj, headshot, boom, headshot. Ten chyba w klatkę dostał. Oficer, a tu biedak, biedny, cały czas się męczy. Nie wie, że wszyscy jego koledzy giną. Aż nie wiedziałem, czy go zabijać. Ale uznałem... What's the next target? Zginiesz. Takie było moje podejście. Zginiesz jednak. Dobra, oj, tutaj musiałem sobie kamerki trochę przestawiać, bo do dupy kamerkę zmieniłem. O, tu ten, ten jeszcze oficerek. Nie oficer, jejku, sierżant. Chociaż zawsze na nich mówiłem, ci oficerzy, tamci generałowie. O, tu się przestraszyłem. O jejku, co ten koleś tu robi?
jeszcze zobaczy te trupy, wywoła alarm i koniec, koniec misji, przegrana i prawie 14-15 minut gry poszło się bez zbędnych słów. Dobra, teraz właśnie idę do snajpera. Trzeba się przecież wymienić się jakże cenną snajperką. Ja już tu podkładam bomby. Potem zobaczcie wybuch tylko jednego auta, bo tak na szybko je wysadzę, żeby czasem nie odjechały. Właśnie, i teraz saperem zamierzałem się udać w kolejnym tam kierunku. O, tu mnie widzieli przez chwilę. Żeby podłożyć tutaj, tak, to drugie. Jest jeszcze trzecie, które też widzieliście. To jest blisko tej wieży. Tej wieży na sam czubek, której weszliśmy i tam były te bomby. Mamy na razie dwie tylko, ale spokojnie, tego trzeciego mogłem wyeliminować granatem, to prawda. Mogłem użyć granatu i wtedy byłoby, no i nic, po prostu granat, już. Ale ja uznałem, że użyję jednak również bomby, która znajduje się w innym miejscu. Zaraz wam pokażę, gdzie ona jest. No, sobie szukałem, czy są jeszcze jacyś przeciwnicy. Chyba tutaj, nie wiem, czy znów nie zapomniałem o snajperze. Bo ja mam niestety sklerozę taką galupującą, że zapominam o niektórych czasem rzeczach. O, tu snajper, ojojoj. Wolałem odładować, bo bym miał już na muszce. O, tu trzeba tylko... On nie jest trudny do wyeliminowania. Szczególnie, że nasz snajper ma lepszy refleks. Pamiętajcie, on na nas mierzy, a ja go w tym czasie zabijam. Wiesz, sobie nawet nie było po co iść tam po tą jego amunicję. Już miałem jej wystarczająco dużo. O, tu granaty, tu bomba. O, wziąłem te granaty. Nie wiem po co, ale wziąłem. Saper musiał się przejść. Dobrze, że ci goście na tych motorach są głusi. Co by się nie działo, oni stoją tam i nic nie robią. Mogłem już odpalić bomby, ale ja widziałem, że tutaj w tej takim domku, tam zaraz jakaś stodoła czy cokolwiek to jest, to właśnie tu znajdują się jeszcze żołnierze. Chyba jeden mnie zabił i dlatego odładowałem. Zaraz zresztą zobaczycie. No, tu się jeszcze bawiłem, żeby wziąć mundur, żeby czasem... bo zamierzam z tej strony przebiec, żeby ci mnie nie rozpoznali. O, zobaczcie, teraz mogę biec jak tylko zechcę. O. Tu chyba zawaliłem. Tak, zawaliłem. Mogłem chociaż ich wyeliminować ze snajperki, co byłoby bardziej mądrzejsze. Żaden by nie usłyszał, co się dzieje. A ja, ale uznem. A co tam, tak wyeliminuję. Tak, wezmę tylko apteczkę. Ja i moje genialne podejście. Tak jest. No. Oj, tutaj troszkę straciłem czasu, ale... O, pierwszy ginie i tu drugiego nie umiem kamerki nakierować. Zobaczcie, kurczę, brakło mi ekranu. Się wkurzyłem, ale o, padł. Tu nic nie było ciekawego oczywiście. Tu były jeszcze jedne drzwi. Ja wiedziałem, że ktoś tam jeszcze jest. Tylko chyba nie wiedziałem, jak tam dostać się do niego. Zobaczcie, bo to jest taki... podwórko takie, podwórko nazwijmy to. Jak tu się dostać? A tam jest jeszcze o, ten budyneczek. Tak, i każdy mu szybko biecą przeszedł tędy i tyle się stało. Widzicie, w ten sposób odkryłem, jak tam jednak się przechodzi. Życie. No, tutaj ja nie wiem po co ja tak z tą snajperką już, wszędzie wychodzę ze snajperką. Szukałem, jak tu się dostać, a tu są drzwi, znów tak mało widoczne. Ekranik jednak nie jest tak duży, czasem zmiany kamery tylko utrudniają życie ludziom. No, i ja myślałem szczerze, myślałem, że ja wyeliminowałem już wszystkich, a chyba jednej osoby nie wyeliminowałem. Taka jest prawda. Zaraz zobaczymy, jak wysadzimy te. O, Achnum, już się nic nie da, bo wszystko jest zniszczone. Tak, tu chyba z tej wieży, tam gdzie był ten snajper ostatni, co go zabiliśmy. O, tam był koleś i zszedł. Ja oczywiście szybko snajperem biegniemy. Biegniemy ratować go przed życiem i zabić go. Bo to Niemiec był wtedy zły, Niemiec musiał ginąć. I snajper, boom, wątroba shot, bo to raczej tak wyglądało. I mission complete, tak jest, mission complete. Co wam powiem, zostały jeszcze tylko dwie misje z Komandosa. Centralna Europa, część 6, która jest dość krótka. Znaczy może nie krótka, ale też fajna, bo jest szturm właśnie Niemców na to miasto. A potem już misja w Berlinie, która jest strasznie trudna i jeszcze jej nie przeszedłem. Ale nie martwcie się, doczekacie się tej misji. Teraz, co wam mogę powiedzieć? Nie zapomnijcie już ocenić, skomentować i zasubskrybować. Cześć i czołem, nara!